Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy o mistrzostwo piątej ligi. Jeżeli wygramy, to oczywiście awansujemy już do czwartej ligi. Pod ostatnim odcinkiem wybiliśmy 6000 łapek do góry, więc otwieramy, słuchajcie. A niech będzie. Ta gorsza paczka Electrum. I niech leci i zobaczymy, czy coś ciekawego będzie. Ale nie ma ekranów, co nas ostatnimi czasy no nie powinno zdziwić, bo chyba na wszystkie odcinki tylko raz mieliśmy ekrany, więc bez jakiegoś szału, ale to jest Budebu, którego moglibyśmy użyć, no ale pomoc mamy już tak wykokszoną, że ten Budebu nam się nie przyda za bardzo. Jeszcze patrzę, jest też Paulista chociażby, no nie, ci zawodnicy nam się nie przydadzą do składu. A natomiast jeżeli chodzi o nasz składzik, to zaszła tylko i wyłącznie jedna zmiana, a mianowicie, słuchajcie, ta zmiana to nasz nowy nabytek z poprzedniego odcinka i jest to, słuchajcie, Enis Bardi. I z nim będziemy grali pierwsze spotkanie. Wymieniłem, słuchajcie, Coutinho, nie Paulinho, z tego względu, że mamy za dużo ofensywnych zawodników w pomocy, a Paulinho jest bardziej takim aśpekiem na tych ofensywnych, no zdecydowanie byłoby tutaj za dużo, no i rywale by nas kontrowali zbyt często, tym bardziej, że to jest mecz też o mistrzostwo, także lecimy, słuchajcie, na pierwszy mecz w tym odcinku. A oto skład pierwszego rywala. No jest to liga angielska plus Gamero. Taki standardowy składzik jak na tej ligi. Jeszcze jedna akcja. Oj, tutaj Van Dijk troszkę się pogubił. Ronaldo, Thierry Henry. 1-0. Teraz Ronaldo, zagranie do Henry'ego. Słupek. Dobitka. 2-0. Czemu tego Bai nie wybił? To nie wiem, nie mam pojęcia, ale ważne, że się udało i mamy 2-0. Ulala, Eriksen, 2-1, teraz ładna akcja rywala. Zobaczmy, Auri, Ronaldo do Suareza, Luis Suarez ma dużo miejsca, a dobrze też kryty. Auri, zobaczmy, jak tutaj walczą, nie da się przejść. Może teraz, Nazario, jednak udało się, 3-1. Zobaczmy, Auri, teraz wypuszcza Luisa Suareza, Luis Suarez. I 2-0, chciałem powiedzieć, nie wiem czemu, ale jest 4-1. Okej. Okay. Może to jest druga bramka Suareza i o to chodziło. To była pierwsza bramka. Ojeju, zobaczmy, Eriksen, może być jeszcze bramka na 4-2. Tu jest Salah. Zdążył Salah, mój błąd. Mój błąd, absolutnie. Trochę mnie poniosło w tej sytuacji. Jest 4-2, no ale to mam wątpliwości, czy była bramka z Salaha. Tak to bardziej wyglądało na bramkę Ramosa, chociaż też przy drugiej bramce, jest bramka samobójcza Ramosa, bo wtedy też przy drugiej bramce dla nas to Bai strzelił bramkę samobójczą. Myślałem, że to Henry dołożył tam jeszcze nogę, ale nie, tak się nie stało. Tam był też gol samobójczy, także dwie bramki samobójcze, słuchajcie, w tym ostatnim meczu o mistrzostwo, ale sędzia postanowił zakończyć już te zawody, no i my zdobywamy mistrzostwo, zaraz tutaj potwierdzenie tego wszystkiego, no i jesteśmy w czwartej lidze, tutaj mamy zwycięstwo, hat-tricka niestety nie było, także jest zwycięstwo plus mistrzostwo, będziemy losować aż 4 karty, no i zobaczymy, czy coś ciekawego nam wypadnie, czy będą jakieś wzmocnienia, chociaż wydaje mi się, że jest więcej złych kart niż dobrych teraz, ale zobaczymy. Pierwsza karta. I zobaczmy, bo w pierwszej karcie będzie kto? I to jest Casemiro chyba! Tak jest! I to jest Inform Casemiro, to też jest ta karta, gdzie mamy z nagród miesięcznych, dlatego tego Casemiro no, z przyjemnością użyjemy. No i przyda nam się taki zawodnik właśnie od tych zadań defensywnych. Casemiro to akurat potrzebowaliśmy. No i teraz naprawdę wygląda to kozacko. A co będzie w kolejnej, drugiej karcie? Zobaczmy. Zmiana formacji już widzę jest, a zmiana formacji na 4-4-2. Okej, czyli będzie trochę mieszania. 4-4-2, jest to dobra formacja, naprawdę na 4-4-2 nie mam co narzekać. Co najmniej 3 mecze będziemy musieli grać na tym 4-4-2. Na pewno będzie bardzo dużo kombinacji teraz z tymi zawodnikami, no ale mamy tych skrzydłowych. Jest w sumie ten Coutinho na lewej stronie, na prawej ewentualnie byłby Dembele. Atak Ronaldo, Nazario, Suarez na śpeku. Z Casemiro chyba. Też napiszcie w komentarzu, co zrobić z Suarezem przy takiej formacji. To nie jest tak łatwo teraz tutaj to ogarnąć, ale może sobie Suarez poradzi. Zobaczymy, ja losuję jeszcze dwie karty. I zobaczmy, kolejna karta to będzie kto? To będzie jakiś srebrny. I to jest, słuchajcie, jakiś bałagan. Czy jak mu tam... No ale...
Jeżeli wylosujemy jakąś lepszą kartę, to z tego zawodnika zrezygnujemy, bo z jednej karty będziemy mogli. Ale... zobaczmy. Ostatnia karta i to jest jakiś srebrny, czyli będzie temat rzeka. Jest to Suarez, moi drodzy, trafiliśmy Suareza, z którego rezygnujemy. Myślę, że lepiej już tego prawego obrońcę dać niż srebrnego bramkarza. Tym bardziej, że to już będzie czwarta liga, tam już się zaczną małe schody, podejrzewam. Więc słuchajcie, zaraz zobaczycie, jak wygląda mój składzik, bo na pewno będzie sporo zmian. Okej, słuchajcie, i tak w tym momencie wygląda nasz składzik. Zmiana formacji na 4-4-2, na jeden mecz pojawił się, słuchajcie, Antonio Bałagan. Na skrzydłach jest Coutinho i Suarez, znaczy Dembele. No i przez to wszystko Griezmann no nie ma szans tak naprawdę tutaj grać w pierwszym składzie. Ewentualnie za Suareza, no bo inaczej to ja, słuchajcie, tego nie widzę. Tutaj Suarez z Casemiro, no jeden defensywny, jeden bardziej ofensywny. Tak musi być, nie może być dwóch ofensywnych, więc póki co rezygnujemy z tego Griezmana przy tej formacji. No i też pytanie w tym momencie do was, czy po tych trzech spotkaniach zmieniać formację na jakąś swoją domyślną? Czy jednak grać dalej na tym 4-4-2? Bo to już naprawdę jest temat dosyć ciężki, jak tu poukładać tych zawodników, żeby tutaj każdy miał możliwość wykazania się. Chociaż Griezmann miał swoją okazję, no ale teraz to już chyba jego koniec będzie. No zobaczymy, lecimy na mecz numer 2. I oto składzik! Aha, czyli to tak wygląda czwarta liga? Ja pierdziele, okej. Okej, będzie ciekawie. Zobaczmy, Nazario wchodzi w pole karne. Nazario, świetne zatrzymanie. Ronaldo po raz pierwszy, 1-0. I o dziwo, mamy też rage quit. Tego się nie spodziewałem po takim składzie. No ale okej, słuchajcie, 1-0 wygrywamy. Błyskawiczny rage quit. Mamy zwycięstwo plus rage quit, czyli losujemy dwie karty. Okej. Zobaczmy. Ja mam podglądu znowu. Wy już wiecie, co trafiłem, ja jeszcze nie wiem. O, i nowy trener, słuchajcie. No i chyba tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać. Simone, słuchajcie, obejmuje stery naszego klubu. No, aha, jeszcze jedna karta, dobra, bo dwie karty, znowu bym zapomniał. Dobra. Czyli taka zmiana po prostu kosmetyczna. A druga karta to jakiś srebrny zawodnik. Jest to Mir. Jest to Mirek, słuchajcie, typowy handlarz. Przedstawiciel Walencji, na co dzień stamtąd właśnie sprowadza samochody do Polski. A tak już całkiem serio, to idę tego Mira kupić i nie wiem, za kogo on tam wejdzie. Chyba za Auriego. Auri sobie odpocznie, a Mir zagra w jego miejsce. Oto skład kolejnego rywala Beskitu, już w czwartej lidze. Nie ma szansy na słaby skład, jeszcze ten brązowy zawodnik pewnie będzie zmieniany z jakiegoś dzika. Przepotężne są te składziory już. Jest taki przeskok nagle, z tej piątej do czwartej i BUM! Wow! Mir zagrywa do Ronaldo, jeju. Powiem wam tak, Mir to jest chyba jeden z najbardziej drewnianych piłkarzy, jakimi grałem w tej FIFA. Będę unikał kontaktu z nim, chociaż Mir teraz przy piłce, zobaczmy, Mir! Co to był za strzał? Mirek, co ty robisz? Zobaczmy, Rafa Mir, zagranie do Dembele, 1-0, ale to po asyście Mirka. Jest też pauza, ale raczej wątpię, żeby to był rage quit. Ale słuchajcie, no Mirek miał asystę, no tego się nie spodziewałem po naszym Mirosławie. I jest też rage quit, moi drodzy, jest też rage quit kolejny, ja nie wiem, co się dzieje. Składy są kosmiczne, ale psychika jest tragiczna tych graczy w czwartej lidze, bo to jest, słuchajcie, trzeci mecz, drugi rage quit. Nie, tego się nie spodziewałem, ale naprawdę ten Mirek, co grał, to sobie nie wyobrażacie. No faktycznie, miał asystę nasz Mirek, no ale z Mirka chyba już musimy zrezygnować, bo za daleko z nim na pewno nie zajedziemy. Teraz losujemy dwie karty za zwycięstwo i rage quit. To było też czwarte zwycięstwo z rzędu, czyli jeżeli kolejny mecz wygramy, to już będzie też karta za 5 wygranych z rzędu. Jak wiadomo, trzeba naliczać na nowo to wszystko, także losujemy dwie karty, sobie odpalę od razu podgląd. No i zobaczmy. Pierwsza karta to jest... I to jest, słuchajcie, Carvajal. No i teraz faktycznie wymarzona ta La Liga nam się robi, bo na prawej obronie ciężko będzie przebić tego Carvajala. Jeszcze jedna karta. I w kolejnej będzie kto? Diop.
to jest Diop, słuchajcie, na CDM-ie i teraz tak się zastanawiam, czy bezpieczniej nie będzie Suareza zmienić. W naszym składzie, jak już widać, słuchajcie, jest i Diop, i Carvajal. Teraz czekamy na rywala i udajemy się na ten ostatni meczyk w dzisiejszym odcinku. Tylko czy rywal tutaj nam zaraz nie wyjdzie, zaraz się wszystko okaże. Ale okej, już jest i też widzimy. Jeszcze nie widzimy. Teraz tak, jego skład, no i też jest moc, bo też jest czy Neymarito, czy De Bruyne, czy Lacazette chociażby pożyczone, Ederson, Inform, Luis, Marcel, dobry skład, fajny skład. Zobaczmy, Luis od razu zagrywa do Nazario, Nazario wchodzi w pole karne, Nazario i gol! Mamy bramkę tego odcinka, Nazario kapitalnie to wykończył, oj, 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 od razu trybuny odżyły, a my będziemy mogli delektować się powtórką, oczywiście. Zobaczmy, tutaj fantastycznie Ronaldo zmieścił tę piłkę. No, mój przeciwnik ma Edersona na bramce i to jest też duża przewaga. Wtedy możemy strzelać tak naprawdę z każdej pozycji, bo Ederson to jest jeden z gorszych bramkarzy, jak dla mnie. Chociaż wiadomo, to jest temat rzeka, jeżeli chodzi o bramkarzy, bo jednemu Ederson będzie bronił świetnie. No ale co nie gram na Edersona, to wszystko wpada. A tutaj będzie wrzutka, ale kontrolujemy. Okej, słuchajcie, mamy rzut rożny, zrobimy to taktycznie w naszym stylu. Coutinho. Zagranie do Auriego, wycofanie, aj za bardzo odszedł jeszcze Filipe Luis, przejmuje piłkę, Filipe Luis, tutaj obrońca musi bronić Ronaldo i 2-0, ale za którym razem, to ja nie mam pytań, to był chyba za piątym razem, ta piłka w końcu wpadła do siatki, no i strzelcem zostaje Nazario, no absolutny bohater póki co tego spotkania, ale fajnie Filipe Luis nam się tutaj podłączył. No i widzimy, jak tutaj obrońcy też desperacko bronią, zobaczcie na powtórkę. Bo wiedzą, że Ederson ma problem, więc tam wszyscy po prostu się rzucają na tę bramkę. Ale jest gol. I mamy prowadzenie. Jeszcze raz Nazario, faulowany brutalnie w 15 minucie przez Kevina. Tutaj chyba będzie kartonik, chociaż raczej ostrzeżenie ze strony sędziego. No niestety, sędzia no powinien tutaj ukarać zawodnika, uważam. A jednak jest, jest żółty kartonik, okej, to jeszcze jakoś przeżyjemy. Tutaj rzut wolny a la Jutandej, Dembele 3-0. Zobaczmy, Thierry Henry, przerzucenie na drugą stronę do Dembele, Dembele 4-0. Nazario 5-0. I mamy też, słuchajcie, rage hit. No ale teraz powiem wam, jest troszkę więcej kart do losowania, bo mamy hat-trick, piąte zwycięstwo z rzędu. Czekajcie, na spokojnie. Przede wszystkim jest wygrana plus rage hit. To są dwie karty. Jest hat-trick Ronaldo, to jest trzecia karta. I czwarta karta za piąte zwycięstwo z rzędu. Także wylosujemy cztery karty aż, słuchajcie, przed kolejnym pojedynkiem. No powiem wam, że w czwartej lidze gra się łatwiej niż, nie wiem, w dziewiątej lidze. I to całkiem serio mówię teraz. Bo w tej dziewiątej czasami można trafić na jakiegoś prosa, który dopiero na przykład zaczyna sezony. I czasami ta dziesiąta, dziewiąta liga jest trudniejsza. No i ja nie wiem, co się dzieje w tej czwartej lidze. Ale tam jest jakiś hit po prostu. No ale zobaczymy dalej. Na razie jest bardzo dobrze. Trzy mecze, trzy rage quity. Ja nie wiem, ile ja minut zagrałem już w tej czwartej lidze, ale patrząc na jakieś fifowe minuty, to pewnie było z jakieś 45 minut dosłownie. Zobaczymy. Dobra, cztery karty, słuchajcie, losujemy. I zobaczmy, czy coś ciekawego nam wypadnie. Pierwsza karta, jest koło ratunkowe. Kolejne. Ja się boję, że potem w tej pierwszej lidze ja będę trafiał same kupy. Tu mamy koło ratunkowe, ale z drugiej strony będziemy mieli czym się ratować, także spoko. Pod tym względem pełen lajcik. I zobaczmy. Kolejna karta to... Cyk, Luka Modric. Elegancko. No i Luka Modric. O, cię kręcę. Bardziej pasuje chyba za Suareza. No i tutaj też liczę na waszą pomoc w komentarzach, ale mam wrażenie, no, że Luka Modric powinien zająć miejsce teraz Luisa Suareza, z tego względu, że on bardziej pasuje na środkowego pomocnika niż Luis Suarez, ale Suarez jakoś tam się nie wykazuje w tej pomocy. Dobra, jeszcze dwie karty. I zobaczmy, kto tym razem. Jest jakiś złoty zawodnik też.
jest to, słuchajcie, Piqué. No w przypadku Piqué myślę, że mając Carlesa Puyola i Sergio Ramosa, Piqué zagości po prostu na jeden mecz, bo przy obronie Carles Puyol, Sergio Ramos, ja nie widzę kompletnie potrzeby do tej jakiejś zmiany. I ostatnia karta. I ostatnia karta to koło ratunkowe. Ja nie wiem, ja muszę zobaczyć, czy tam są te... Ale widzę, są te kupy. I kolejne, słuchajcie, koło ratunkowe. A jest chyba jakoś porównywalnie, pamiętam, dawałem te koła ratunkowe do względem tych kart, które nam będą usuwały zawodników. No ale dobra, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. W kolejnym odcinku wystąpi Luka Modric i Piqué. Też piszcie mi w komentarzu, na kogo stawiać potem w tym głównym składzie, czy to ma być Luis Suarez, czy jednak Luka Modric. To wszystko zależy od Was. Pamiętajcie, każde 2000 łapek do góry to kolejna paczuszka w następnym odcinku, co najmniej za 7,5 tysiąca. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć! I left my room, oh no.